swój palec i zobacz moje ręce. Bardzo dziwne sformułowanie. Dlaczego Pan Jezus mówi do Tomasza: podnieś palec i zobacz ręce? Przecież widzimy oczyma. Kto patrzy palcami? Palcami, dłońmi patrzą niewidomi. Tomasz jest człowiekiem, nazywamy go Tomaszem niewiernym, jest człowiekiem, który nie widzi. Tomasz w tym momencie jest obrazem całego świata, tych wszystkich ludzi, którzy są poza Kościołem, którzy nie mają wiary. Dlatego Pan Jezus mówi: weź rękę i dotknij, bo jesteś ślepy, tobie się wydaje, że widzisz. Cały ostatni tydzień jest piękny, było piękne słowo, bo mogliśmy zobaczyć, jak Pan Jezus walczył o swoich uczniów, tych, którzy byli świadkami albo aresztowania, albo męki i uciekali z różnych powodów, gdzieś tam się pogubili. Pamiętamy, jak bodajże we wtorek jest opowieść o dwóch uczniach z Emaus, którzy idą do Emaus, czyli porzucają wspólnotę, porzucają Kościół. Jeden to Kleofas, którego żona stała pod krzyżem, a on zna tylko relację tej żony. I ta relacja wystarczyła, żeby porzucił wszystko i ucieka. I jak spotykają Jezusa, to mówi święty Łukasz w Ewangelii, mówi, a ich oczy były jakby na uwięzi. Widzieli Jezusa, a nie rozpoznawali Go. Byli ślepi, tak jak ten świat, który widzi Jezusa i nie rozpoznaje. I on zarzucał Jezusowi: ty jesteś chyba jedynym w tym mieście, który nie wie, co się tam wydarzyło. On, który uciekł spod krzyża, zarzuca temu, który był w centrum wydarzeń, oskarża go o to, że nie wie, co się tam wydarzyło. Albo w piątek. Piątek jest takim dniem, który co tydzień jest dniem miłosierdzia. My mamy niedzielę miłosierdzia. I w piątek słyszeliśmy opowieść z Ewangelii świętego Jana o tym, jak Pan Jezus już po zmartwychwstaniu, już po tej opowieści, co dzisiaj była, spotyka uczniów nad jeziorem Genezaret. Wtedy, kiedy idą łowić ryby. Jest bardzo ciekawy zestaw tych uczniów, bo tam jest Szymon, Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Być może ci dwaj, którzy uciekali wtedy, a potem wrócili, kiedy go poznali przy łamaniu chleba. Jest bardzo ciekawe, że ci wymienieni uczniowie to są uczniowie, którzy mieli swoją własną koncepcję Mesjasza, własną koncepcję tego, co zrobi Mesjasz, własną koncepcję, dzisiaj powiedzielibyśmy, chrześcijaństwa, i się bardzo pogubili. Po kolei Szymon Piotr, który mówił: za ciebie oddam życie, na śmierć pójdę z tobą, a Pan Jezus mówi: kogut nie zapieje, ty trzy razy się mnie wyprzesz. I się okazało, że Piotr rozczarował się sobą. Potem jest Tomasz zwany Didymos. Dzisiaj słyszymy, jak on mówi: jak nie dotknę, to nie uwierzę. Natanael z Kany Galilejskiej, to jest ten, który powiedział, kiedy go przyprowadzono do Jezusa i pierwszy raz usłyszał, że Jezus z Nazaretu, to mówi: z Nazaretu nie może być nic dobrego. Mesjasz musi być ważny, a nie może pochodzić z czegoś takiego nijakiego, co nawet w Piśmie Świętym nie jest wymienione, żeby był z Nazaretu. Synowie Zebedeusza, czyli Jan i Jakub. Jest taki moment, kiedy Pan Jezus mówi, opowiada uczniom: idziemy do Jerozolimy, tam Syn Człowieczy będzie wydany. Oni nic nie rozumieją i za chwilę przychodzą z mamą i mama mówi: jak już będziesz królował, to niech moi synowie będą najważniejsi i każdy po bokach będą siedzieć obok ciebie. Chciałam cię o to prosić, nie wiedząc, że królowanie Chrystusa jest na krzyżu. Dlatego on mówi: nie wiecie, o co prosicie.
i ci dwaj uczniowie, którzy uciekali z Jerozolimy. I widzimy, że Pan Jezus ich wszystkich szuka. Cały ten tydzień był taki, właśnie pokazywał, jak Pan Jezus szuka wszystkich, bo musi zgromadzić Kościół. Bo dzisiaj jest Niedziela Miłosierdzia, a największym znakiem miłosierdzia, może dla kogoś to być szokujące, ale największym znakiem miłosierdzia, jakie Pan Bóg daje ludzkości, to jest Kościół. My idziemy do pracy, do sklepu, na targowisko, na media społecznościowe i słyszymy, jak walone jest w Kościół. Walone jest w duchownych, ale też w ogóle w Kościół. Jest nieustannie krytykowany, atakowany. A ja mówię, największym znakiem miłosierdzia, jakie Pan Bóg daje światu, to jest właśnie Kościół. I mówię o tym pierwsze czytanie. Słyszymy o tym, jak apostołowie i ten pierwszy Kościół, jeszcze bardzo malutki, gromadzi się w świątyni. I co jest bardzo ważne, trzymali się wszyscy razem. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. Rosła liczba tych, którzy się dołączali, ale nie każdy chciał się dołączyć. Natomiast wszyscy, dla wszystkich był to znak. Wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów. Te znaki, tak naprawdę te znaki to nie tylko cuda w takim sensie fizycznym, choć tam też były, próbowali kłaść chorych, żeby choć cień apostołów spoczął na chorych, bo wierzyli, że w ten sposób będą uzdrowieni. Były takie znaki, ale ważniejszym znakiem była ich postawa, ten znak, który jest potrzebny na świecie dzisiaj. I to jest ten sam znak, o którym mówi Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii. Bo zobaczcie, wtedy wszyscy patrzyli na ten Kościół, bardzo go potrzebowali, choć bali się do niego wstąpić, ale bardzo potrzebowali tego znaku. Dzisiaj Pan Jezus pojawia się wśród przestraszonych apostołów. Jeszcze jest daleko do zesłania Ducha Świętego, kiedy oni sami wyjdą. To jest pierwsza niedziela zmartwychwstania. Ten pierwszy fragment tej Ewangelii, pomimo drzwi zamkniętych, wchodzi do środka i mówi: pokój wam. Dwukrotnie. Za pierwszym razem oni są wylęknieni, wydaje się im, że widzą ducha, prosi o coś do jedzenia, je wobec nich. Jeszcze raz mówi: pokój wam. Dwukrotnie powtarza: pokój wam. To jest to, czego tak bardzo dzisiaj potrzebuje świat. Pan Jezus mówi: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A zaraz potem wyjaśnia, co jest istotą tego posłannictwa. Tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, to jest to pierwsze zesłanie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. I Kościół zawsze widział w tym słowie moment ustanowienia sakramentu pojednania, ale to jest nie tylko to. To słowo nie jest tylko o spowiedzi, tylko o sakramencie pojednania. On mówi: ja was posyłam z taką mocą, której nie ma świat. Mamy wojnę na Ukrainie, prezydent Ukrainy Zełenski mówi: nigdy nie przebaczymy. Ale on nie jest chrześcijaninem, on jest Żydem. Rzeczywiście, choć nie praktykującym, ale nie jest chrześcijaninem. A Kościół dostaje moc przebaczenia. Tego nikt na świecie nie ma. Nikt nie jest w stanie przebaczyć, jeżeli nie dotknie go Chrystus, który jest obecny w Kościele. On mówi: daję wam Ducha Świętego, jak odpuścicie, będzie odpuszczone. Macie moc przebaczać grzechów. Jak nie odpuścicie, nie będzie odpuszczone. To jest, zależy od waszej decyzji, ale macie taką moc. Na tym polega dar, który jest dany przez Boga światu. Jest to Kościół, który ma moc przebaczać. Bez Kościoła świat będzie zawsze prowadził wojnę, vendetę,
zemstę. I to bardzo dokładnie widać w historii. Dopiero tam się zatrzymała wojna, gdzie poważnie została potraktowana Ewangelia. Jeszcze jedna rzecz dotycząca Kościoła, i to jest bardzo wyraźnie jest w tych wszystkich czytaniach pokazane. Tomasz, słowo Tomasz, aramejskie słowo Toma, oznacza bliźniak. I tutaj bardzo ciekawie tłumaczy, autor mówi, a Tomasz zwany Didymos, czyli bliźniak, nie był wśród nich. Raz go nie było. Raz nie przyszedł. Wszystkie te rzeczy, które są dzisiaj opisane, dzieją się w niedzielę. Także w drugim czytaniu, kiedy święty Jan mówi o tym zachwycie, którego doznał na wyspie Patmos, to też mówi w Dzień Pański. Wszystko się dzieje w niedzielę. I wszystko się dzieje w ramach spotkania wspólnoty. Tomasz raz nie przyszedł na spotkanie wspólnoty i stracił wiarę. To jest bardzo mocne słowo. Bardzo wielu ludzi dzisiaj mówi, to jest drobiazg, jak nie pójdę na mszę. Nawet raz opuszczając mszę, można naprawdę stracić wiarę. Pan Jezus ich szuka, Pan Jezus go szuka, wraca tydzień później, on jest znowu i mówi, jesteś ślepy, musisz mnie dotknąć. Dotknij mnie, odzyskaj wzrok. Ale jeżeli ktoś zlekceważył, Tomasz zlekceważył tą obecność we wspólnocie i stracił wiarę. I to się dzieje, to jest doświadczenie bardzo wielu ludzi, którzy lekceważą tą obecność i potem nagle już nie widzą żadnego sensu. Nie widzą nic sensownego, a mówiłem o tym drugim czytaniu Apokalipsa świętego Jana. To już dużo, wiele lat później, już apostołowie w większości nie żyją, bo właściwie żyje tylko Jan. Jest zesłany na wyspę Patmos. Kościół w Cesarstwie Rzymskim już jest oficjalnie prześladowany. Jan tam jest na tej wyspie właśnie za głoszenie Ewangelii. Chrześcijanie się pytają, kiedy wróci Chrystus, i on w odpowiedzi wysyła im Apokalipsę. Apokalipsa zawsze, i chrześcijanie nie mają wątpliwości, Apokalipsa zawsze to jest taki gatunek literacki, który jest gatunkiem pocieszania. Świat w Apokalipsie widzi strach, a Kościół zawsze widzi pocieszenie. I dzisiaj jest z pierwszego rozdziału, z początku, jak on wysyła listy do tych kościołów, konkretnie w Azji Mniejszej, czyli w dzisiejszej Turcji. Te pierwsze kościoły wspólnoty, które właśnie doświadczają prześladowania. I on mówi, w Dniu Pańskim, czyli w niedzielę, byłem w czasie liturgii i doznałem olśnienia. Zobaczyłem Chrystusa przechadzającego się wśród świeczników, ubranego w liturgiczne szaty, w tą białą szatę do samej ziemi, przepasaną złotym pasem. I mówi, i usłyszałem słowa, które były słowami pocieszenia. Kiedy padłem do Jego stóp i Jezus powiedział mu, przestań się lękać. Dzisiaj w Ewangelii trzykrotnie powiedział, pokój wam. W Apokalipsie mówi, przestań się lękać. Ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący. Nie te potęgi świata, które są dookoła, którym się wydaje, że oni rządzą, bo sobie coś wymyślili. Ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków. Ja mam klucze śmierci i otchłani. To ode mnie wszystko zależy. Przestań się lękać. Przychodzisz tutaj na liturgię, wydaje się, że świat się wali, a to się wszystko dopiero zaczyna. Przestań się lękać i napisz do kościołów, napisz to, żeby też przestali się lękać. Jak my przychodzimy na liturgię, czytamy słowo, to słowo zawsze nam daje nadzieję i przestajemy być ślepi. Ci, którzy nie przychodzą na liturgię, mówią, gdzie jest Bóg, dlaczego Bóg nie reaguje.
Ale jak my przychodzimy na liturgię, słuchamy słowa, to mamy to światło, to, że widzimy sens wydarzeń. Tomasz, mówiłem, nie przyszedł raz i stracił sens wydarzeń, stracił wiarę. Dzisiaj nas to słowo zaprasza, żebyśmy bardzo poważnie traktowali to, do czego zostaliśmy wezwani, bo zostaliśmy wezwani wszyscy, nie tylko duchowni, wszyscy zostaliśmy wezwani do tego, żeby być znakiem nadziei dla świata, żebyśmy mogli, słuchając słowa, wychodzić na zewnątrz, być posłanymi i pokazywać światu miłość, która się rodzi z takiego przebaczenia, którego człowiek sam nie jest w stanie wykombinować i sobie postanowić. Bardzo pocieszające słowo i też podnoszące nas na duchu, mówi, nie jesteś byle kim, nie jesteś odrzuconym, nie jesteś średniowieczem, przestarzałem, tylko jesteś nadzieją dla świata. Nie zmarnuj tego. Amen.